W dzisiejszym odcinku. Dawaj, Oliwia, dasz radę, odważ się w końcu! Oliwia, zejdź na dół, nie wygłupiaj się! Nie, Oli, błagam cię, otwórz sobie, proszę! O Jezu, mój Boże, Oliwia! Oliwia! Matka przyłapuje nieletnią córkę z chłopakiem w łóżku. Ale czy ty nie widzisz, że on chce cię tylko wykorzystać? A ja też tego chciałam! Nigdy ci tego nie wybaczę, jak mogłaś wynosić się z mojego pokoju! Dlaczego po wyjściu na dyskotekę Oliwia nie wróciła do domu? Boże, to jest podnóżek od jej wózka! Tam też coś widzę, tam jest chyba plecak. Ta, no to... Myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby oglądać ten film, czy może nie? Nie widziałem tego odcinka. Nie wiem, co nas czeka, ale widziałem to samo, co ty teraz i... Może być ciężko, nie? Moi drodzy, powiem wam tak, jeżeli jesteśmy gotowi, to obejrzeć, dać radę, to tylko i wyłącznie w Ciągaj Loczki. Chciałbym wszystkim podziękować za subskrypcję na tym kanale, aczkolwiek zachęcam również do obczajenia kanału Borudziak. Tam wrzucam filmy, już się rozpędzam, aktywuję, żeby wrzucać tych filmów tam jak najwięcej. Zapraszam bardzo serdecznie na ten kanał, Borudziak, taki kanał na YouTubie. Fajny! Młoda dziewczyna jedzie zdezorientowana na wózku inwalidzkim środkiem jezdni. Nie. Nie będziemy rozpoczynać tego tak filmu, nie wyrażam zgody na to, żeby... Uszkadza przy tym wiele parkujących tam aut. Mieszkańcy okolicy już poinformowali o tym policję. Dziewczyno, co ty wyrabiasz? Uważaj! Podnoszę ręce. Nie strzelać, naprawdę, nie strzelać, jakby... Jak jest to przeklęty odcinek, nie? Proszę pani, proszę zjechać na pobocze. Dziewczyno, na pobocze zjedź! Szczerze wątpię, że ta dziewczynka jest niepełnosprawna, którą oglądamy. To znakomita aktorka po prostu. Ale nie wiem, nie będę ostrożny i powiem, że po prostu ten początek był niesmaczny. Niesmaczny. I nie mówię, że to jest wina kobiety z ulicy. Bardziej... Dlaczego, tak? W sensie, pijana osoba na wózku. To jest zagrożenie. Objada auta w tak prześmiewczy sposób. Może gdybym miał 10 lat i problemy w domu, to bym się zaśmiał, nie? Dzień dobry. Proszę pani, czy wszystko z panią w porządku? Tak, hej. Jak się pani nazywa? Proszę patrzeć na mnie. No akurat po jakiejś ilości alkoholu już trudno patrzeć w jedno miejsce. Ona jest nieprzytomna? Co, nie wiem. Wezwę karetkę. Ej, dziewczyna, jak się czujesz? Pogotowie, potrzebna jest karetka. Piłaś coś? Parkowa 20. Mamy tutaj nagły wypadek. Ona jest nieprzytomna? Ta scena jest przeklęta, naprawdę. W sensie, jak się boję tego par dokumentu. Nie oglądajcie go, czy się nad ranem. Naprawdę, nie róbcie tego, nie? Co tu się dzieje? Karetka pogotowia przyjechała 10 minut później. W tym czasie policjantom udało się skontaktować z matką dziewczyny. Funkcjonariusze znaleźli jej numer w plecaku nastolatki. Pani jest matką tej dziewczyny? Tak, nazywam się Ewelina Kresiak. Co jest z Oliwą? Czy wszystko z nią w porządku? Tak, tak. Proszę się nie martwić. Pani córka jutro będzie miała tylko kaca. Ona choruje na czas dojrzewania. Jakiego kaca? No tak, dziewczyna wypiła bardzo dużo alkoholu. I w tym stanie pod wpływem alkoholu jeździła tutaj po ulicy, co było bardzo niebezpieczne i mogło się naprawdę źle skończyć. W tym miejscu ją zatrzymaliśmy. Czy ktoś jej podrzucił ten alkohol? Przecież ona nie pije. Oliwia, porozmawiaj ze mną. Dobrze się czujesz? Nie krzycz tak. Ale co się stało? Proszę panie, zrobiliśmy już test na zawartość alkoholu. Dziewczyna ma ponad 1,5 promila. To nie może być prawda. Co z jej metabolizmem? Nie może być prawda. Znaleźliśmy przy niej tą butelkę. Wygląda na to, że ona to wypiła. Skąd ty to wzięłaś? Mordo, że czwarte butelki. Twardy zawodnik. Jezu, cicho. Oliwia, czy ty oszalałaś? Przecież ty nie możesz alkoholu kupować. Kto ci to dał? Chcę spać. Nie ma sensu z nią teraz rozmawiać. Musi pani poczekać, aż wytrzeźwieje i zapytać się, co się stało. Byszak tu przyszedł. Po prostu... Przyszedł się bodrzyć. No i niestety mamy tutaj uszkodzenie mienia. A to już jest zdecydowanie większy problem. A co to znaczy? No to znaczy, że pani córka, jak tutaj jeździła... z wózkiem nietrzeźwa, to porysowała kilka samochodów. Zarówno drzwi, jak i nadkola, błotniki. Ale ona jechała na normalnym wózku, nie na Hot Wheelsie, nie na tych robotach, co kiedyś były w telewizji, co, że one się zabijały nawzajem. Czy to jest wózko koparka, betoniarka, walec?
rozwalający po prostu wszystko. Znaczy, to jest takie nie, to jest takie surrealistyczne. Jest to niemożliwe fizycznie, naprawdę. W sensie, musiałby wycierać tyłek wózka o te po prostu auta, no. Nie wiem, z jakimiś noszonymi, nie wiem, nie, jakby dlaczego to rozkminiam w ogóle? To jest inna sprawa. Jak tak usiądziesz, zaczniesz rozkminiać parę dokumentów, to po prostu twój mózg zawija się takiego naleśnika po prostu. Się składa takiego pieroga. Po południu Olivia w końcu dochodzi do siebie po upojeniu alkoholowym. Jej mama od razu oczekuje od niej wyjaśnień. Olivia, koniec tego spania, wstawaj, chciałam z tobą porozmawiać. Już dobrze, nie śpię. Marek, mógłbyś wyłączyć ten telewizor, głowa mi pęka. Nic mnie to nie obchodzi. Mam to totalnie w dupie. No w ogóle jakieś potężne déjà vu, jak to oglądam. W sensie albo był bardzo identyczny parę dokument, albo kiedyś to komentowałem. Jeżeli jest to drugi przykład, to jest mi strasznie przykro. Jakby co, w sensie to oznacza, że naprawdę będę miał Alzheimera, nie? Ty możesz mi powiedzieć, skąd wzięłaś whisky? Gdzie to kupiłaś? W supermarkecie kupiłam. W jakim supermarkecie? Dziewczyno, ty masz 17 lat i nie możesz jeszcze alkoholu kupować. Kto ci go dał? No tak, bo nie da się kupić alkoholu w wieku 17 lat. Jest jakby... Sprzedawcy zawsze pytają, nie? Kto cię chciał upić? Nikt mnie nie chciał upić. Po prostu sprzedawca mnie nie pytał o wiek. Tak? To bardzo dziwne. Całkowicie normalne. To się po prostu dzieje. A co w tym jest dziwnego, że chciałam sobie kupić alkohol i wypić ze znajomymi? To coś złego? Nie no, nic w tym złego. Jeździłaś wózkiem inwalidzkim po jezdni i porysowałaś zaparkowane auta. To nieważne. To już jest takie nietypowe. Jest to pewne zjawisko. Jak to nieważne? Kto za to zapłaci? Nie mam zielonego pojęcia. Ta rozmowa, co? Ta rozmowa. No to ja ci powiem, że to będzie kosztowało parę tysięcy, a my nie mamy takich pieniędzy. No i co? Głowa mi pęka, chcę spać. No nie wierzę, że ty nawet o tym nie myślisz. Naprawdę, nie mamy pieniędzy. Będziemy mieć spore wydatki. Jeszcze nie wiadomo, ile będzie kosztowała naprawa tych wszystkich aut. Będę musiała mocno ograniczyć wydatki. Marku... Marku, nie możesz pić tej herbaty, odstaw to. Weź to, rozdaj na trzy kubki i włóż do lodówki. Niestety, ty nie będziesz mógł iść na ten koncert tego rapera amerykańskiego. Bilet kosztuje 300 zł. Żartujesz sobie? Przecież umawialiśmy to od kilku miesięcy. My nie mamy pieniędzy. To jeżeli od kilku miesięcy nie kupiliście biletu na jakiegoś rapera amerykańskiego, to punkt A, jest beznadziejny. Punkt 2, to albo jest beznadziejny, albo już nie ma biletów. Ona narobiła głupot, a ja nie mogę iść na koncert z przyjaciółmi. Ale proszę cię, nie krzycz. Zawsze muszę przez nią cierpieć. Twoi przyjaciele, jak nie kupili biletów, też nie pójdą, więc spokojnie, modno. Gdzie jest mój wózek? Mamo, proszę, przynieś mi mój wózek. Wózek jest zepsuty, a ty lepiej się zastanów nad tą całą akcją, którą odwaliłaś. No i co teraz ma robić? What the fuck? I co nie ma? I co teraz? Zacząłem to przeżywać. Mamo, to przynieś mi mój stary wózek z piwnicy. To jest kompletnie beznadziejne. Olivia wjechała w kilka aut, a to ja nie mogę iść na koncert. Marek, co ty krzyczysz tak? Nie rób tak. Dzięki. Zawsze tylko Olivia to, Olivia tamto. Jest zawsze najważniejsza. W życiu bym nie pomyślała, dlaczego że Olivia mogłaby kupić sama drzecie, alkohol. Ryjca. Boże, z jakimi ona ludźmi się zadaje, że takie rzeczy robi. Dobra, wiecie co, to jeszcze zacznę ja krzyczeć w tym momencie. Matko Boska, dlaczego wy musicie nagrywać te setki w taki sztuczny sposób? Następnego dnia Olivia porusza się swoim starym wózkiem. Po szkole dziewczyna spotyka się ze znajomymi. Siema. Oli, przegrałaś trochę z tym alkoholem. Słyszałam, że zniszczyłaś kilka aut. No bez przesady, nic takiego się nie stało. No chyba nie masz mocnej głowy. Właśnie, że mam mocną głowę. Bardzo dobrze się wczoraj bawiłam. A to, że sobie trochę pojeździłam, no to sobie pojeździłam i tyle. No ja to myślałam, że masz mocniejszą głowę. No ty też byłaś bardzo piana, nie potrafiłaś nawet normalnie iść. Dobra, dajcie już jej spokój, bo ona lepiej jedzie na tym wózku, niż wy normalnie chodzicie, a poza tym... A co ty jej tak bronisz? Zabujałeś się w niej, czy co? Wiesz co, Oli? Mam dla ciebie lepsze zadanie. Nie sprostałeś z alkoholem, także no sorry. Wyobrażam sobie, że tam stoi ta z kitkiem, nie? I po prostu no takie... Weź, ty już nie grzmi mi, błagam ciebie, no! Musisz inaczej nam jakoś to udowodnić, że jesteś cool. Co to znaczy w ogóle? Co to znaczy? Poza tym, gdzie macie koszulki z napisem jesteśmy cool? Jak mam was rozluźnić? Jak mam w ogóle zwracać uwagę i z wami rozmawiać, jeżeli nie macie koszulki jestem cool? Poza tym, wy nie jesteście w wieku, żeby się tak zachowywać. Jesteście źle dobrani do tekstu, który wymawiacie, rozumiecie?
Program, który ktoś wam napisał, drogie androidy, nie działa. Proszę złożyć reklamację do informatyka. Patrz na to, zjedziesz z tego? Nie no, co ty, przecież ona spęka. No Oli, co ty na to? Dam radę. O Boże, Oli, dawaj zrób tego trika tam. Chyba żartujesz sobie, to jest niebezpieczne. Ale sorry, co w tym jest niebezpiecznego? No, bez przesady, taka mała rampa. Przynajmniej na nagrobku będzie napisane, jestem cool. Chcesz sobie zrobić krzywdę? O, Marek, dobrze, że jesteś, podejdź tutaj. Marek, chodź pokrzyczeć tutaj na tą w kitku. Ona chce zjechać z tej rampy. Z tej rampy zwariowałaś? Jak zjesz z tej rampy, to rozwalisz wózek i już w ogóle nas na nic nie będzie stać. O to się najbardziej martwi. Kochany, jeżeli wejdziesz na ten wysoki 30-piętrowy budynek i skoczysz, to zniszczysz sobie buty. Uważaj! Marek, co ty popierasz? Nic się nie stanie z tym wózkiem. Oli, błagam cię, chodź stąd. Dajcie jej samej zdecydować, dobra? Ale to potem ja będę miał przez nią kłopoty. Nic się nie stanie, pomóżcie mi tylko wejść tam. Odpuść sobie, proszę. Patrz, jakie pomocne koleżanki. Cudowne kobitki, co? Oli, odpuść sobie, błagam, proszę! Dawaj, Oliwia, odbierz się, dasz radę! Ale mnie tak... zjada w środku, nie? Dzisiaj cringe jest, oj! A jeżeli kolega by ci powiedział, żebyś skoczył, to skoczyłbyś? Ja zejść na dół, nie rób głupstw! Otwórz sobie! Dawaj, Oliwia, dasz radę, odważ się w końcu! Co? Proszę Oliwia, cię, zejść tam! Się, proszę cię! I błagam dawaj, cię! Dawaj, to będzie bardzo Oliwia, zabawne, proszę cię, nie rób tego! Oliwia po prostu to zrobi, bo ona już ma dosyć tego towarzystwa, nie? Ona chce już po prostu iść z powrotem do domu, nie? To jest tak, że wszyscy chcą się spędzać czas, nie dają jej spokoju, więc ona cały czas robi po prostu autodestrukcję, żeby po prostu mogła sobie grać w LOL-a, nie? Ufiaj się! Zastanów się, błagam cię! Zjeżdżaj! Okej! Okay. Nie! Nie rób tego! Nie rób tego! Oliwia, proszę cię! Ale oni nic nie robią, nie? Oni po prostu stoją. To jest takie, wiecie, typ się pali, nie? I wy taki macie... Weź, zgaśnij! A stoicie 2 metry obok, nie? W sensie oni by mogli po prostu... Nie pojedziesz, bo to jest niebezpieczne, jest to głupie. Trzymają wózek. Paradokumenty polskie to są Simsy, nie? ta chwila ciszy doskonała, tak. Ona tak podjeżdża, trzyma wszystkich w napięciu. Jedziemy się, nie skoczy. Druga mówi, że skoczy. A ta ma takie... Zrobimy! Łopata! A Oliwia, co się stało? Dzwoń do matki! Szybko! Dzwoń! To jest mem z rowerkiem. Kładasz se paty, w szprychy wywala się, masz takie, dlaczego? Ale jak to? Dlaczego ja? Po telefonie od syna Ewelina natychmiast pojechała do skateparku. Kobieta nie jest w stanie zrozumieć, co jej córka chciała udowodnić swoim głupim zachowaniem. Trzeba dostać koszulkę za darmo. To ja chyba będę spadał. Czy ty możesz mi wytłumaczyć, co to miało być? Przecież mogłaś skręcić kark! Albo zrobić najlepszy trik ever! Mamo, nie przesadzaj, nic się nie stało. Ona zjechała z tej rampy. Jak to zjechała? Możesz mi to wytłumaczyć? To nie jej wina. Co to znaczy nie jej wina? Jest to totalnie jej wina. Julka ją do tego namówiła. Julka, Madziu, jesteś jej przyjaciółką, mogłaś ją powstrzymać. Wiem, próbowałam. Stałam obok i głośno mówiłam. Mamo, nie krzycz na Magdę, to była moja decyzja, mam własną wolę. A ty nie myślisz, masz same głupoty w głowie. Nie mogę cię nawet na chwilę z oka spuścić. Marek jeździ rowerem po tych rampach, więc i ja mogłam spróbować. Marek, to jest zupełnie inna sprawa i nie będziemy teraz dyskutować na ten temat. Ależ oczywiście, że będziemy. Myślę, że pójdziemy do domu, proszę, jedziemy. Dlaczego niby z Markiem jest inaczej? Dlatego, że jest chłopakiem, czy dlatego, że on może chodzić? To jest niesprawiedliwe. Olivia, czy ty masz problem z tym, że twój brat może zjechać po rampie, a ty nie możesz? Tak patrzę tą rampę, jaka zajebista rampa. Ale bym tą rampę tak... Ile razy on się cały poobdzierał, a mimo to może jeździć. Tak jakby on nie był narażony na skręcenie karku. Moja mama jest niesprawiedliwa, a ja już nie jestem dzieckiem. Oliwia, ty hipokrytko, a kask założyłaś? A założyłaś kask przed bycia tutaj ekstremalną? Skoro Oliwia zniszczyła swój kolejny wózek, to nie wiem. Może powinna iść do szkoły taczką. Co się z nią ostatnio dzieje? Co jest, Marek? Uspokój się. Nie podoba mi się, że jak za każdym razem mówicie do tej kamery, to jesteście strasznie agresywni. 2 dni później. Kiedy Ewelina była w pracy, skontaktowała się z nią policja. Znów chodzi o Oliwię, która wpadła w kolejne kłopoty. Dzień dobry. Dzień dobry.
Znowu się widzimy. No niestety. Proszę. Nic ci się nie stało, wszystko w porządku? Tak. Proszę bardzo, tu jest krzesełko. Proszę sobie usiąść. Dziękuję bardzo. Pani córka doszła już do siebie po tej historii z whisky, ale niestety teraz zajmuje się konopiami indyjskimi. Znaleźliśmy przy niej resztkę jointa. Spotkaliśmy ją w parku. Została przyłapana z kilkoma znajomymi na palenie. No i nie zdążyli uciec. Oliwia była zbyt wolna. Dlaczego tak się dzieje? Głupio, nic nielegalnego nie można zrobić, jak się jeździ na wózku w ogóle. No, Oliwia próbowała nam wmówić, że ma potrzebna ze względów medycznych. No, ale oczywiście nie uwierzyliśmy w to. Ze względów medycznych? Nie no, już mi słów brakuje! Ej, my dzisiaj przy tym odcinku też brakuje słów, bo jest aż tak koszmarny. Cały mój ram jest zużyty, nie? Na ten odcinek. A ty, Magda, musisz ją wkopywać w takie rzeczy! To nie jest tylko moja wina! Jasne. Mamo, zostaw Magdę w spokoju! W nic mnie nie wciąga i do niczego mnie nie namawiała. Chciałyśmy tylko spróbować, zresztą mogła mnie zostawić tak jak inni, a jednak została. Niestety, ale dziewczyny nie chciały się przyznać, skąd wzięłem. Ach, od takiego naszego kolegi. Zresztą nieważne, nie będę nikogo wkopywała. Nie no, super, świetny przyjaciel! Ej, jest różnica między przyjaciel a kolega, okej? Okay? Jest zdecydowana. W tym roku zdarza mi się całkiem często robić przerwy w nagrywaniu. Musiałem zrobić sobie przerwę po kilku minutach odcinka, ponieważ mi mózg parował. Obawiam się, że dobiega do jakiegoś mojego limitu wyporności, jeżeli chodzi o parę dokumentów. To jest niesamowite. No, dla was jest tylko cięcie. Dla mnie to jest godzinka różnicy czasu. Lecimy dalej. Co teraz z nimi będzie? No, poinformowałem panią o całym zdarzeniu. No, ale radziłbym się bardziej przyłożyć do wychowania córki, bo to się naprawdę może źle skończyć. Proponuję szczerą i poważną rozmowę z Oliwią. Oczywiście, na pewno sobie porozmawiamy. Do widzenia. Do widzenia. Ale przecież to Julka załatwiła trawkę tego gościa. Oliwi matka powinna zrozumieć, że jakby mnie nie było, to Oliwia i tak by robiła te wszystkie głupie rzeczy. Mama Oliwi powinna wiedzieć, że nawet jak jej przyjaciółki nie ma obok, to jej córka jest głupia. Weronika odwozi siostrę do domu. Ku ich przerażeniu przed domem Eweliny stoi policyjny radiowóz. Dzień dobry. No co panowie tutaj robią? Dostaliśmy informację, że zostawiła pani zamkniętą córkę w pokoju. Pani sobie zdaje sprawę, że taki czyn jest niedopuszczalny? Nie może pani ograniczać wolności córki. Ale no już po trzeciej interwencji policji to przydałoby się zrobić jakiś bigosik na wynos, coś takiego. Kompletnie jej odbiło. Zamknęła mnie w pokoju, a ja nawet nie mogłam wyjść do łazienki. Zamknęłam ją w pokoju, bo się martwiłam o te cholerne narkotyki, o to wszystko. Proszę pani, ale zamknięcie córki w pokoju to nie był ani dobry pomysł, ani dobre rozwiązanie. Nie może pani córki pozbawiać możliwości skorzystania z toalety. A co gdyby w budynku wybuchł pożar? Co ona by miała wtedy zrobić? Dzień dobry. Co tu robi policja? A przepraszam, pan kim jest? To jest mój kolega. Co tu robią te psy? Czy ja dobrze słyszałem? Ło, ale groźny ziomek! Powiedział psy! To jest na pewno kryminalista. Pan powiedział psy? Co? Ja nic takiego nie mówiłem. Oliwia, idziesz z nami czy co? Nie, ty nigdzie nie idziesz, zostajesz w domu. Oddaj mi ten plecak, nie masz prawa mnie tutaj trzymać! Zostajesz w domu, Ewelina, powiedziałam. Ewelina, uspokój się, pozwól jej wyjść ze znajomymi, nie pogarsza już sprawy. Może jednak pozwolimy pani córce wyjść, a my spokojnie porozmawiamy. A idź już sobie, naprawdę jest już wszystko jedno. Dobra, to idziemy. Weź swoje rzeczy i spadamy. Ale jazda. Proszę pani, powtórzę jeszcze raz. Nie może pani ograniczać córce wolności. Czy to jest dla pani jasne? Pani to rozumie? Tak. W takim razie my kończymy interwencję. Proszę wyciągnąć wnioski. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ach, te głupie prawo, no. Nawet dziecka nie można sobie tak na spokojnie zamknąć w pokoju. Czego to oni teraz nie wymyślą, kurde? Ewelina szybciej skończyła pracę i wróciła do domu. Kiedy wchodzi do mieszkania, słyszy dziwne odgłosy dochodzące z pokoju Oliwii. Słuchajcie, chodźcie bliżej. Teraz wam coś powiem. Jeśli słyszy dziwne dźwięki z pokoju waszego dziecka, to wchodzenie tam bez pukania może być traumą dla was obu, nie? Co się tutaj dzieje? Co to znaczy? Mamo, co ty tutaj robisz? Wyjdź stąd! Ja zaraz pani wszystko wyjaśnię. To nie tak, jak pani myśli. Ale tutaj nie ma co wyjaśniać! Bierz ciuch, ubieraj się i mnoła stąd! Co ty wyprawiasz? Wszystko niszczysz! Nie ma co wyjaśniać. Wydaje mi się, że to jest moment, w którym trzeba wyłączyć nagrywanie, ponieważ jeżeli masz wątpliwości, że coś jest legalne, to prawdopodobnie nie jest. Nara! Oliwio!
Oliwio, co niszczę? Jego naprawdę kocham. Oliwia, jak chcesz tylko ustrzec przed najgorszym, ty jeszcze nie wiesz, co to jest miłość. Skąd ty możesz wiedzieć, co to jest miłość? Jesteś zbyt młoda. Ja mam prawie 18 lat. Ale czy ty nie widzisz, że on chce cię tylko wykorzystać? Ale ja też tego chciałam. Ta matka to jest po prostu jakiś demon, który przynosi same przykrości. Naprawdę. Każda najgorsza scena musi mieć matkę w tam. Czasami to gówniane być innym. Byłam pewna, że Norbertowi podoba się Julka, a mimo to odważyłam się i powiedziałam mu, co czuję, a po tej akcji nawet mi nie odpisuje. Najchętniej bym stąd uciekła. Wieczorem Oliwia stanęła przed drzwiami domu swojego ojca. Ma dość matki i nie chce z nią dalej mieszkać. Kim jesteś? Co tu robisz? Jestem Oliwia, chcę porozmawiać ze swoim ojcem. Daniel, podejdź na chwilę. A ty kim jesteś? Żaneta? Jaka znowu Żaneta? Czy w tym dokumencie jakby ktokolwiek lubi kogokolwiek? Co się dzieje, Asiu? Oliwia? Słuchaj, skarbie, wracaj do łóżka, zaraz będę. Dobrze, kochanie. Oliwia, co ty tutaj robisz? Przyjechałam, bo chcę się wprowadzić. Czaj się, że siedzisz sobie w domku, w szlafroczku, tak na spokojnie. Jest godzina 22. I nagle puka ktoś do drzwi. Mówi bez pytania: ej, będę tu teraz mieszkała, co? To jest właśnie posiadanie dziecka. Ja teraz jestem zajęty, mam inne plany. Nie możesz tak wejść się wprowadzić. No jak to nie? Co miałam innego zrobić? Moja mama mnie doprowadza do szału. Ona robi mi awantury o nic. Twoja mama martwi się o ciebie. Jak to się martwi? Ona jest po prostu popieprzona. Ale nie możesz tutaj przyjeżdżać i nagle próbować się tutaj wprowadzić. No, nie możesz mówić, że jest zła cały czas. Ej, mordo, napraw swoją sytuację po prostu mówiąc, że twoja mama jest super, super, super. I po problemie. Ale ona wyrzuciła mojego chłopaka z domu. Wiesz co, ja rozumiem twoją mamę. Jak to rozumiesz? No tak, rozumiem. To dobrze, że nauczyłeś się mówić i rozumiesz, co mówi. Posłuchaj, Oliwia. Muszę poinformować twoją matkę. Ona nie wie, gdzie jesteś. Martwi się o ciebie. Muszę ją poinformować o tym, gdzie ty w ogóle chodzisz wieczorami sama. Po co będziesz ją informował? Tato, myślałam, że ci mogę zaufać. Mówiłeś, że mogę na tobie polegać i dlatego tutaj przyjechałam. Halo, słuchaj, wyobraź sobie, gdzie twoja córka jest. Stoi u mnie pod domem, a ty nawet nie wiesz, gdzie się podziewa wieczorami. Słuchaj, Oliwia! Oliwia! Oliwia, zaczekaj! To jest niesamowite, że oni wciąż nie mogą jej powstrzymać. Gdy ona wyruszy w podróż, jeżeli ona podejmie decyzję lub zacznie się po prostu włóczyć, to się nie da jej powstrzymać. Naprawdę, to ona musi się zatrzymać. Moi rodzice oboje są popieprzeni. Mama myśli, że mam 12 lat, a tata interesuje się tylko sobą. Jak zobaczyłam tą panienkę w drzwiach, pomyślałam, przecież to jest idiotyczne. Te jego laski są coraz młodsze i tańsze. Co ja mam teraz zrobić? Gdzie mam iść? Ha, ciekawe, ile kosztowały w Rossmanie. 2 tygodnie później. Stosunki między matką a córką unormowały się. Ewelina daje Oliwii więcej swobody, chociaż nie jest to dla niej łatwe. Oliwia, a gdzie ty się wybierasz? Jest późno. Och, mamo, idziemy na miasto. Andrzej, idźcie już, ja was dogonię. Dobra, to idziemy na imprezę. No ale jak to? Masz 17 lat. Będziesz mogła tam zostać tylko do północy, a jest już 22. Ale przecież jutro nie muszę iść do szkoły. Kogo tam interesuje, czy mam 17, czy 18 lat? Zresztą nawet Marka tam wpuszczają. Że co? Marka? Tak, Marka. Ma 15 lat i nigdy go stamtąd nie wyrzucili i siedzi do późna. No, nie wiedziałam o tym. Mówię ci prawdę. Pamiętacie, że to był jakiś Marek? Był to jakiś Marek? Chyba musisz wracać na chatę, bo rodzice mu kazali. No dobrze, w takim razie nie będę cię zatrzymywać. Dziękuję, że to rozumiesz. Wiesz, kochani, jaka ja jestem. Po prostu się martwię. Mamo, cię. Uważaj na moją fryzurę. No dobrze, przepraszam, ale super wyglądasz. Tylko uważaj na siebie i baw się dobrze. Dobrze, będę. Aha, czyli to spoko, że jej 15-17-letnie dzieci idą do klubu. Fajnie! Okazuje się, że oczywiście Oliwia nie wróciła do domu następnego dnia i mama miała rację, będąc zaborczą, nieogarniającą życia mamą. Dzień dobry, Komenda Miejska Policji. Znowu się widzimy. Mamy do pana kilka pytań. Nie mogę wam pomóc. Ale nawet pan nie wie, o co chcieliśmy zapytać. Oliwia Krysiak, zna pan? Kojarzę, ale znam wiele osób. Co ja mam z nią wspólnego? Czemu się tak zachowujesz? Przecież byłeś wczoraj u nas w domu. Gdzie jest Oliwia? Dobra, ja panu powiem, co ma pan wspólnego. Moment, chcieliśmy się trochę rozejrzeć. Możemy tu zaraz wrócić z nakazem przeszukania. Dzień dobry, policja. Dzień dobry. Co tutaj się dzieje? No nic.
gdzie jest Oliwia Krysiak? Jodzą chleb. Co to jest? Co to jest? Przecież to są... Na... O mój Boże! Proszę bardzo. Ocie chojraku! To cukier puder. Późnym wieczorem policjanci odwieźli zrozpaczoną matkę i jej siostrę do domu. Wiesz co? No. Może ja zostanę dzisiaj u ciebie na noc? No fajnie by było, kurde, trochę raźniej, bo przecież... No właśnie. Jest, ej, ty zobacz. Tam ktoś jest. Jezu, Maria, ty cicho bądź. To jest chyba pomywacz. Ej. O matko! Policja! Łamywacz, policja! Łapcie go! Policja, stój! Stój! Nie, no spokojnie, to jest po prostu Wardęga robiący kolejny challenge z policjantami. Wczoraj byliśmy na imprezie w klubie i ja przyszedłem trochę później. Kiedy przyszedłem, to zauważyłem, że Oliwia wychodzi z Andrzejem gdzieś. Strasznie się kłócili. Zaniepokoiłem się. Poszli aż nad rzekę. Andrzej nagle kopnął w jej wózek, ona upadła na ziemię. Bałem się, że ją pobije, więc zacząłem biec w ich stronę, a jak on mnie zauważył, to po prostu spieprzył gdzie indziej. Nawet nie miałem jak go dogonić, więc po prostu wziąłem Oliwię, podniosłem ją i zabrałem stamtąd. No a prawda jest taka, że Oliwia po prostu nie chciała do pani wracać. Przecież się pogodziły! Była przemiana bohater... Dobra, okej, ale już dobra. Licho się już skończy. Ewelina jest szczęśliwa, kiedy 20 minut później widzi swoją córkę. Oliwia jest cała i zdrowa. I to jest jedyna rzecz, która liczy się w tej chwili dla matki dziewczyny. Ta se siedziała z kochankiem. Miała najlepszy dzień od dawna. Piła sobie herbatkę i pewnie oglądała Netflixa. A wyciągają ją z tego budynku, by ją ratowali z przemytu. Co jest? Byłam głupia. Zawsze się tylko denerwowałam. Nic dziwnego, że Oliwia nie chciała wrócić do domu. Moja mała córeczka już nie jest taka mała. Ona jest prawie dorosła. Możesz tak uważać, ponieważ twoja córka ma 17 lat. Minęło kilka miesięcy. Oliwia niedawno skończyła 18 lat. Stosunki między nią i jej mamą bardzo się poprawiły. Mimo to dzisiejszy dzień jest dla Eweliny bardzo trudny. Nie mogę uwierzyć, że mój mały aniołek się wyprowadza. Będzie mi cię bardzo brakowało. Ja również będę bardzo tęskniła. Ale przecież nie wyprowadzamy się daleko. Tylko ulicę stąd, zresztą masz Marka. No, jemu na szczęście jeszcze trochę brakuje do 18, ale tobie nie pozwolę się tak szybko wyprowadzić. Mama. Ty, Mareczku, ty, Maruniu, ty mój, się nie usamodzielnisz. Ty będziesz mieszkał z mamą do 40 lat, pijąc kolę, jedząc chipsy i grając w Lola. No to co? No to my się chyba będziemy zbierać już, nie? Trzymajcie się. No nie chcę, żeby się Oliwia wyprowadzała. No ale niech już tak będzie, jak ona chce. W ostatnich miesiącach pokazała mi, że naprawdę mogę na nią liczyć. No i ma Norberta. Co jak co, ale to jest pewnie najlepsze ujęcie w karierze operatora, który to nagrywał, bo serio jest ładne. Tak pada śnieg, jest tak miło, no w końcu jest to bardzo fajna rzecz, jedyna w sumie w całym odcinku, który właśnie obejrzeliśmy i zmarnowaliśmy swoje życie jak co niedzielę. Kochani, dziękuję wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Wracamy już teraz od tego tygodnia do czwartkowych odcinków, ponieważ również wróciłem do Polski, skończyły się wakacje, trzeba zapierdalać. Więc zapraszam na kanał Borucia, gdzie będą filmy, zapraszam tutaj na kanał, gdzie będą filmy, no i widzimy się później, co? Wychodzi Life is Strange zaraz, ale się jaram. Z tego będzie Let's Play na moim drugim kanale, więc wpadnijcie. Wiem, że są to osoby, które oglądały ten kanał dawno temu, kiedy jeszcze tu ciupleczki nie było i oglądały Life is Strange. To jest big event na mój kanał, więc wpadajcie oglądać. A na razie trzymajcie się. Pa, pa.